Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór z wirtualnego studia. Jak zawsze kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Zatem witamy drogie słuchaczki oraz szanownych słuchaczy, a także widzów już w 75. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu audycji serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound design w grach wideo. Serdecznie zachęcamy was z Pawłem do słuchania naszych poprzednich odcinków podcastu oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy jak zawsze za dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o tym pięknym złotym dzwoneczku. I standardowo dziękujemy również obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas datkami na Patronite oraz Ko-fi. Zanim przejdziemy do tematu głównego, wspólnie z Pawłem mielibyśmy dla was ważną informację do przekazania. Dzięki waszemu wsparciu w postaci słuchania podcastu oraz komentowania naszej pracy oficjalnie możemy już ogłosić, no prędzej czy później to się musiało wydarzyć, no dołączamy do Republiki Graczy. A mianowicie marka ORG ROG od teraz oficjalnie jako partner technologiczny będzie wspierać nasze działania na rzecz promocji muzyki do gier wideo. Dlatego tym bardziej zachęcamy was do śledzenia naszych kanałów. Szykujemy dla was niejedną niespodziankę. Nie chcemy na razie odsłaniać wszystkich kart, ale możemy zdradzić tylko tyle, że będzie się dużo działo w tym i w przyszłym roku dzięki naszym partnerom, a tu w tym wypadku ORG. A teraz Pawle, powiedz mi, oprócz oczekiwania na kontynuację Yakuzy Like a Dragon, co ostatnio słuchasz? Tak! Wiedziałem, że to padnie, ale no, bądźmy szczerzy, czekam oczywiście na kontynuację jak najbardziej. No, co? Ja powiem ci, że też byłem kupiony. Ja byłem kupiony tą zapowiedzią w momencie, kiedy, że tak powiem, zobaczyłem rower. Jak zobaczyłem ale rower. Nie. To, co mi się najbardziej podobało, że to będzie chyba najbardziej dowalona odsłona serii. Tak mi się wydaje. Że jak pamiętam, jak premier miał pierwsze Like a Dragon, już mniej więcej wiedziałem, z czym mogę mieć do czynienia i już wtedy no, świetnie się bawiłem. Miałem chyba 80 chyba godzin na liczniku. A tutaj widzę, już dowalili tyle rzeczy, że chyba spędzę z tym jakieś kilka miesięcy. Paweł, będziemy o tym rozmawiać. Będziemy o tym rozmawiać, jak gra wyjdzie w przyszłym roku na początku. O Jezus, tak. No, Paweł zniknie, ale to jest dla mnie plus, bo możecie się spodziewać, że no, będę przedrzeźniał Pawła. W kwestii Yakuzy. Jak zwykle. Paweł, co tam słuchałeś? O Jezu, wiesz co? O matko, nie wiem, czy to nie jest pierwszy czy drugi odcinek po moim urlopie? Po twoim urlopie, mój drogi, drugi odcinek. Drugi odcinek, a właśnie, bo ja pamiętam, że w czasie urlopu dużo muzyki słuchałem, głównie japońskiej, faktem, ale udało mi się nowych autorów i autorki, nowe zespoły poznać, na przykład Ado czy Mr. Green Apple czy Yoasobi. Jeśli ktoś kojarzy, jest takie anime, przepraszam, niestety zapomniałem japońskiej nazwy tego anime, ale fabuła odnosi się do pewnego człowieka, który przechodzi reinkarnację i rodzi się jako dziecko swojej idolki, która występowała na scenie. To jest japońskie. Porąbane, daj mi spokój. To jest japońskie. Ja czytałem mangę i powiem szczerze, manga mnie wciągnęła do pewnego momentu, a później jakoś przestałem, ale wiem, że jakieś kilka miesięcy temu wyszło anime i obejrzałem opening do niego, właśnie autorstwa Yoasobi, i to jest coś wow. To jest zupełnie inny poziom muzyki i w ogóle inne podejście do tworzenia
nie trailerów, openingów, czy w ogóle takich form audiowizualnych. Naprawdę polecam zobaczyć sobie ten opening. W ogóle też ending jest nawet też dobrze zrobiony, ale opening to jest coś, co słuchałem, jak wróciłem do pracy, słuchałem tego praktycznie w kółko. To jest inny stan świadomości, Paweł. Trzeba sobie powiedzieć szczerze. Ale to z... Generalnie polecam ją sobie. Naprawdę przejrzałem trochę dyskografii i wiesz, no to jest taki J-pop, jasna sprawa, ale jeśli chodzi o zespoły J-pop, naprawdę można znaleźć takie perełki, które z tobą zostają. No ja miałem, w moim przypadku jest na przykład Skandal, no nie? Który z takiego zespołu, no trochę J-popowego, tak trochę przerodził się w J-rock i tak dalej, no jestem z tym zespołem już, o jest długo. Natomiast ja sobie no, poznałem i zostałem z nim troszkę na dłużej. No, mam nadzieję, że uda mi się przesłuchać całą dyskografię, tak jak mówię, przesłuchałem niektóre albumy mi się one jak najbardziej podobają. Ale jeśli przechodzić do szczegółów, no to powiem tak, udało mi się w końcu przesłuchać album do Sea of Stars, a gry, która jest takim moim malutkim goty, Game of the Year. Tak. Takie zaskoczenie, bardzo pozytywne. Bardzo pozytywne, nawet pierwsze próbki chyba już wskazywały na to, że będziemy mieli do czynienia z bardzo obiecującym materiałem muzycznym. Oj tak, tak najbardziej. Znaczy ja o Sea of Stars się dowiedziałem jakieś kilka lat temu i widziałem, wiesz, pierwsze zapowiedzi to były coś w stylu, no kolejny duchowy spadkobierca Chrono Triggera i tych duchowych spadkobierców powstało w ostatnim czasie całe multum, więc podchodziłem bardzo ostrożnie do takich zapowiedzi. Chociaż w przypadku Chained Echoes mogę powiedzieć, że ta zapowiedź była w pełni zrealizowana, ale Sea of Stars naprawdę kupiło mnie po pierwsze oprawą graficzną, która mocno nawiązywała do tych klasyków, klasycznych JRPG-ów. Również gameplayowo tak już wtedy czułem taki klimacik powolutku Golden Suna. Jak zagrałem w ten tytuł, no to potwierdziły się moje przypuszczenia. A tak, Sea of Stars to jest takie połączenie właśnie Golden Sun. System walki to takie również połączenie Chrono Triggera i Super Mario RPG, czyli już wiesz, no generalnie jeśli chodzi o tę grę, zrobiono chyba potężny research, jeśli chodzi o klasyczne JRPG, no i można też powiedzieć, że jest takim malutkim. Ale muzycznie lubisz, Paweł, ty lubisz tak, tak mówisz, to jest taki list miłosny, no nie? Mm-hmm. Właśnie, muzycznie jak to brzmi, jakbyś porównywał faktycznie, no bo tam Mitsuda zrobił bodajże ile, 4-5 utworów, bo on tam mało tych utworów. Kilkanaście. Jest 200 utworów, kilkanaście stworzył Mitsuda. Płytowiec się zapowiada. Wiesz co? 5 płyt winylowych. To są chyba 3 płyty, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 3 płyty. Okay. Do której muzyki stworzył oczywiście wspomniany Mitsuda, który był takim motorem napędowym, ale też swoje kompozycje, no swoje główne kompozycje pokazali Eric Brown, Vincent Jones i Rhys Miller. To są chyba ci sami twórcy, co też zrobili muzykę do Messengera bodajże, tak? Do Messengera, tak. Okay. O Jezus, ja się zakochałem w tej grze, zakochałem tej muzyce. Jak usłyszałem te nazwiska, sobie powiedziałem, o, będzie duża jakość. Pewnie już jak ten odcinek audycji już nasi słuchacze i słuchaczki i widzowie słuchają i oglądają, to pewnie twój tekst o Sea of Stars już wisi na stronie. Ale jakbyś miał powiedzieć, czy faktycznie Mitsuda tam był potrzebny, czy to raczej było takie przypięcie łatki na zasadzie, wiadomo, takiego podejścia marketingowego, żeby więcej osób zainteresować projektem Sea of Stars? Ja bym właśnie chyba powiedział, że był takim troszkę przypinką do tego projektu. Trochę tak. Ale z drugiej strony drogi jest, bo ja, że tak mało otworów napisał. No, znaczy wiesz, jak słuchasz, jak przeciętny gracz słucha jakiegoś albumu, no to nie sprawdzi, kto zrobił który kawałek, no nie? No my musimy to zrobić z takiego dosyć dziennikarskiego obowiązku,
Ale przeciętny gracz czegoś takiego nie robi. No nie? Jak usłyszysz, że muzykę tam współtworzył Yasunori Mitsuda, no to raczej pierwsze, co ci się zasieci w głowie jako takiemu graczowi, to jest właśnie to, że twórca muzyki do Chrono Triggera, Chrono Crossa robi kolejną muzykę do gry i to jeszcze od zachodnich twórców. No nie? To jest już w ogóle mózg rozwalony. Ale jeśli miałbym być szczery, ten soundtrack naprawdę robi robotę. Jeśli sama gra jest takim potężnym listem miłosnym właśnie dla fanów klasycznych JRPG-ów, myślę, że soundtrack jest... O soundtracku mogę powiedzieć dosłownie to samo. Kompletnie miałem takie wrażenie, jakbym grał właśnie w takiego klasyka. Zwłaszcza tutaj... No wymieniłem tutaj Golden Suna, ale tutaj bym spokojnie również wymienił właśnie Chrono Triggera czy Chrono Crossa, ale głównie takie 8-16 bitowce, no nie? Świetnie to brzmi. W ogóle muszę to jako ciekawostkę powiedzieć, w samej grze, ale również albumie istnieją dwa rodzaje utworów. Masz jeden utwór, który został zaaranżowany na dwa sposoby, ze względu na to, że w grze jest możliwość zmiany pory dnia, no nie? Możesz mieć dzień i noc i masz utwory, które zostały stworzone inaczej. Jeśli zmienisz porę dnia na noc, no to wtedy zmienia się również sama melodia danego utworu, nie? Zmienia się cały instrumentarium. Czyli jest taki trochę bliźniaczy jest takie przejście, utwór, takie trochę. Tak. Oj tak, jest taki bliźniaczy utwór, jest takie bardzo smooth przejście. Bardzo dobrze to słuchać, zwłaszcza w grze. I naprawdę brzmi to fenomenalnie. No, rzadko się to stosuje, pamiętasz w jakich ostatnich grach Nintendo zastosowano taki trick? Nasza ulubiona seria. Animal Crossing? Nasza ulubiona Animal seria. Crossing raczej nie, Zelda. Nie, w Zeldzie jest. Masz zawsze ten sam rzeczywiście. Dzień, a później on się zmienia w taki cozy, czyli bardzo nastrojowy, tak, intymny. I kompletnie zmienia się narracja tego utworu, zmienia się instrumentarium tego utworu. Tak, jest delikatniejszy, są jakieś... Tempo, tak. Wiadomo, sama dynamika, no dużo rzeczy się zmienia. No to samo jest właśnie Sea of Stars. To samo jest Sea of Stars i naprawdę zajebiście to brzmi. Polecam naprawdę zagrać w grę, żeby to zobaczyć. Ale mam jeszcze jedną ciekawostkę. Naprawdę bardzo krótko. Jest taka scenka, kiedy masz możliwość spotkać taką grupę piratów, którzy grają sobie koncerty w tawernach. I w trakcie tych koncertów możesz za pomocą przycisków R1 i L1, jeśli macie PlayStation, zmienić sobie utwory, które mają być grane. I to jest coś bardzo porąbanego. Jak ja to zobaczyłem, po prostu mózg mi rozwaliło. Jak zmienisz utwór, zmienia się również instrumentarium, i również zmienia się to pod kątem wizualnym. Jeśli masz utwór, w którym jest na przykład, nie wiem, flat, no to zobaczysz, że nagle wychodzi na scenę postać, która gra na flecie, no nie? To jest coś, ja nie pamiętam, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek coś takiego widział. Ja nie wiem, czy w Getsu Suikodenie nie było czegoś takiego, ale to mogę... Suikodenie 2 coś takiego było, ale to było bardzo takie... bardzo umowne. Tam był taki zespół trzyosobowy, który no, grał różne utwory z soundtracku i rzeczywiście jak trafił się taki utwór, gdzie słychać było tamburyn, no to jedna z tych postaci wyjmowała tamburyn i grała. No, nie? No to okej, to jest... ale to kurczę... Jakoś nie wyglądało to tak, jak widziałem to Sea of Stars, przyznam szczerze. Sea of Stars wyglądało to zdecydowanie bardziej realistycznie. Dobrze, no to do Sea of Stars jeszcze niejednokrotnie w naszych audycjach wrócimy, a tutaj odsyłamy was na stronę, gdzie możecie przeczytać tekst od Pawła. Pawle, pewnie jeszcze tam w swojej prywatnej liście to, co słuchałeś, masz o tego o wiele, wiele więcej, ale chciałbyś jeszcze się podzielić z naszymi słuchaczami bądź widzami jakąś dodatkową propozycją? Oj, wiesz co, tych propozycji będzie bardzo dużo, ale ja sobie zostawię na następne spotkania, okay. Bo naprawdę jest o czym gadać. Okej, okay, no zresztą mówię, dzisiaj... przez cały urlop nadrabiałem mocne zaległości. Bardzo dobrze.
jest o czym gadać. Zresztą dzisiaj też jest bardzo zacny temat, ale o nim za chwilę będziemy rozmawiać, tak więc pozwól, że ja jeszcze swoje jakieś dwie propozycje tutaj rzucę. Ja standardowo oczywiście staram się trochę wracać do rzeczy, które przegapiłem w ciągu roku, a szczególnie jeżeli chodzi o niezależne produkcje. Czasami nawet wracam o kilka lat wstecz, bo wiadomo, nie jesteśmy w stanie w ciągu kilkunastu miesięcy przesłać wszystkiego. To jest dosyć po prostu niemożliwe. Byśmy musieli chyba w dzień słuchać tylko premier, a sami wiemy, że jest tak dużo mnóstwo innej muzyki, różnych gatunków muzycznych, o których dzisiaj też na pewno z Pawłem będziemy rozmawiać. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja powiem, to ty, Pawle, na pewno to nie będzie dla ciebie niespodzianka, ale Dave the Driver Original Soundtrack, D'Antoni Wooten i Juko Kalio. No, jak określić muzyką podwodne wojaże lub prowadzenie baru sushi? No to jakby tym zmaganiom, szczerze, podołała para kompozytorów. No, z miejsca rozkochali we mnie miłość do produkcji Day the Driver za pomocą też jakby samej muzyki. No, jakby niepozorna też ta gra, studia Meat Rocket, no, okazała się, no, w mojej opinii, jak na razie takim czarnym koniem tego roku, jak dla ciebie jest oczywiście Sea of Stars. No, pod względem tej rozbudowanej takiej rozgrywki, dosłownie, kto by się spodziewał, że w takiej mieszaninie pikseli, pięknych kolorów, a szczególnie na Switchu OLEDzie, no można się tak zakochać w podwodnych wojażach, przygodach w pokroju właśnie Dave the Driver. No i jakby czarnym koniem jest w moim przypadku, no bo pod względem tej rozbudowanej rozgrywki oraz oprawy audio, no przywodzi na myśl dla mnie osobiście takie klasyki. Mam na myśli oczywiście pod kątem muzyki pokroju Echo the Dolphin, czy na przykład Donkey Kong Country, bo jak sam pamiętasz, są też takie utwory podwodne. Tak, dokładnie. I ja mam wrażenie, że kompozytorzy po części Davida Wise'a się troszeczkę jakby wzorowali tą jego twórczością. No, album polecam naprawdę wszystkim entuzjastom klasycznych dźwięków syntezatorów i nie tylko, bo tam są przeróżne gatunki. Nawet można usłyszeć dźwięki szamisenów czy innych dźwięków z Dalekiego Wschodu, szczególnie jak się wieczorem przy sushi barze, że tak powiem, pracuje. Fenomenalny tytuł dla mnie osobiście. Zaś jeżeli chodzi o drugi album, to jest Stormblood Final Fantasy XIV Original Soundtrack Masayoshi Soken. No i dlaczego ten album? Bo powiem tobie szczerze, Pawle, no zainspirowany rozmową w audycji Gorysława, w której wspólnie z Marcinem Giełzakiem poruszyliśmy temat naszym zdaniem najciekawszych utworów z serii Final Fantasy, no sięgnąłem raz jeszcze po twórczość muzyczną Masayoshiego Sokena. No i muszę przyznać, że tak po wielu przesłuchanych albumach utwierdziłem się w swoich myślach, że wybór Sokena do roli głównego kompozytora, mam na myśli dodatków, tak, do Final Fantasy XIV, no, było właściwym wyborem. No, szczególnie słuchać to... Był najlepszym wyborem. Tak, naprawdę. Najlepszym. Wiadomo, że tam jest też dużo aranżacji, no było Matsu, zresztą Matsu też jakieś tam utwory skomponował i to nie mało. No ale ja powiem tak, że ten wybór, szczególnie w mojej opinii, słychać na płycie z dodatku do Stormblood, tak, gdzie kompozytor bawi się różnymi konwencjami muzycznymi z użyciem instrumentarium właśnie z Dalekiego Wschodu, tudzież właśnie z Japonii i z Chin. Jest nie tylko monumentalnie, ale też jest naprawdę intymnie. Szczególnie kiedy wymaga dana sytuacja. Dla mnie osobiście to jest najlepszy album z całej jakby tej, powiedzmy, serii albumów, do których skomponował Soken. On jest bardzo różnorodny i dużo się tam dzieje na tym albumie. Ja nie mówię, że te pozostałe jakby pozycje nie są godne uwagi, wręcz przeciwnie. Zresztą sami wiemy, że każdy nowy dodatek coś nowego wprowadzał, natomiast wydaje mi się, że Stormblood bardzo mnie uraczył swoimi jakby pięknymi dźwiękami.
Mam nadzieję, że kiedyś nagramy w ogóle audycję o Final Fantasy XIV. Ty szczególnie też jak od jakiegoś czasu chyba czasami coś tam zacząłeś pogrywać. Ja nie wiem kiedy, może jak się pojawi w przyszłym roku na Xboxie. Dzisiaj no to mamy... będziesz miał a, zabawę. Mi nie mów, ale ja to tak, ale to chyba sobie musiał długie wakacje zrobić, albo ogólnie nic nie grać. Wakacje, tak, Boże. Jest. To jest mój pierwszy MMORPG od liceum. No, mój pierwszy MMO taki poważny, jakby miał pomyśleć, to chyba od Ragnaroka. Ale nie, tutaj przy Finalu 14. A jak zaczniesz grać, jak jeszcze sobie weźmiesz wszystkie dodatki, to po prostu ugrzęźniesz tam. Ty tam po prostu zamieszkasz, uwierz mi. Dobrze, no to mam nadzieję, że kiedyś nagramy audycję. Czas nam leci, a dzisiaj mamy chyba, nie wiem, tak sądzę, dosyć interesujący temat, ponieważ tak się zastanawiamy czasami z Pawłem, jakie wybrać dla was tematy, żeby one faktycznie też skłaniały was do dyskusji, jak zawsze też jakby zachęcamy was do komentowania. A audycją, czyli na YouTubie, bądź też bezpośrednio na stronie, albo nawet na Spotify, bo bodajże jest tam taka możliwość też. No i tak, kiedy zwracamy uwagę na muzykę w grach? A zanim jakby przejdziemy do tego tematu i później do samej konkluzji, ja bym chciał, Pawle, zadać tobie takie pytanie i też porozmawiać z tobą na samym początku. Jak na przestrzeni dekady zmieniły się twoje gusta muzyczne? Od czego one były zależne? Czy ty zauważyłeś w ogóle, że one się zmieniły w przeciągu ostatnich 10 lat? I mam tutaj na myśli oczywiście głównie muzykę do gier, no bo wiemy o tym, że w muzyce do gier bardzo dużo tych gatunków muzycznych jest i też jakby się automatycznie nam gusta zmieniają, tak, że już na przykład mniej chcemy słuchać monumentalnych rozbuchanych do czerwoności albumów, tak? Bardziej wolimy się skupić na czymś bardzo może delikatnym, na czymś bardzo romantycznym, w sensie, że jest dużo, dużo melodii, niż uciec jakby od tego takiego rozbuchanego ego różnych kompozytorów, tak? Jak się u ciebie te jakby gusta zmieniły? Czy ty jesteś w stanie tak sięgnąć pamięcią i powiedzieć? Wiesz co, ja się próbowałem przygotować do tej rozmowy i tak się zastanawiałem, kurczę, 10 lat temu, co ja robiłem 10 lat temu? 10 lat temu... No to mamy 2003 rok, tak? 2013. To jest taki moment, kiedy... PlayStation, tak? PlayStation 3 już chyba sobie w miarę dobrze radziło. Tak. Nie wiem, czy byliśmy już po premierze The Last of Us, czy byliśmy przed premierą. Na pewno Remember Me miało premierę 2013. Wydaje mi się, że również Heavy Rain. Heavy Rain już miał, ale tutaj mówimy już o takich produkcjach jak od Sony, tak? Ale też Nintendo miało swoje produkcje na Nintendo GameCube'a. No, było trochę tych jednak gier i tych ścieżek dźwiękowych. Darren Korb, tak, pojawił się z Bastion. Transistor już chyba też miał swoją premierę. Jak ty to pamiętasz? Tak, ja próbowałem sobie właśnie przypomnieć, co ja robiłem w 2013 roku i co się wtedy też działo na rynku i tak dalej. I ja chyba 2013 rok to chyba były jeszcze czasy, kiedy byłem na studiach, jeśli dobrze pamiętam. Jak się zmieniały moje gusta muzyczne? No, jeśli chodzi o takie ogólne gusta, no to muszę podkreślić to, że jestem człowiekiem radia. Ja dorastałem słuchając stacji radiowych najprzeróżniejszych, od radia publicznego po nawet komercyjnego. No ja również wychowywałem się na takich stacjach jak MTV, czy później również 4Fun TV i tak dalej, i tak dalej. Więc takim moim źródłem wiedzy, jeśli chodzi o muzykę tak ogólną, to były właśnie stacje radiowe i stacje telewizyjne. W bardzo mniejszym stopniu jakieś tam pisma, magazyny, a jeszcze mniejszym te standy w marketach, gdzie mogłeś po prostu podejść i posłuchać sobie muzyki. Bo pamiętam, że z jednego sklepu mnie kiedyś wyrzucili, bo chyba z 2 godziny stałem przy takim standzie i czegoś słuchałem. Już nie pamiętam dokładnie czego.
Więc taka moja muzyczna wiedza jako taka, no to pochodzi tak naprawdę z tego, co ja, z tego, co mówili mi speakerzy w stacjach radiowych. Na przykład w Trójce, no to byli Niedźwiecki i Man. Były również te stacje studenckie, czyli Radio Żak w Łodzi i Radio Campus w Warszawie. W mniejszym stopniu radio komercyjne, ale tam też to był taki okres, kiedy już chyba we mnie budowało się to, jakiej muzyki słucham, jakiej lubię świadomość słuchać. Świadomość w sensie, tak? Miałeś już taką... Tak, to już była taka świadomość pod tytułem, o, to jest taki gatunek, który do mnie pasuje. I to był oczywiście rock, nie? Więc najprzeróżniejszy rock, może poza grunge'em. Ale kiedy studiowałem, no to dużo słuchałem na przykład Eski Rock, która miała naprawdę fajną playlistę. Jak się przeprowadziłem, to było jeszcze antyradio, gdzie było naprawdę bardzo fajne głosy radiowe, fajni prowadzący, którzy przedstawiali mi nowe zespoły w ogóle, nowe dźwięki. Ja pamiętam, jak jeszcze nie miałem internetu w telefonie, co jest w ogóle jakąś abstrakcją. Jak wracałem do domu, to pierwsze, co robiłem, to sprawdzałem playlistę utworów, które były grane w danym radiu i sobie spisywałem właśnie konkretne albo utwory, albo całe zespoły, tak. A na drugim biegunie, słuchaj, była muzyka jazzowa, co jest w ogóle jakimś, nie wiem, co można byłoby uznać czymś dziwnym. Ale też kiedyś były takie stacje radiowe, które nadawały muzykę jazzową, czyli na przykład Radio 5 Świętej Pamięci już niestety nie istnieje. Chyba Chili Z coś takiego kiedyś robiło. I ta muzyka jazzowa była dla mnie czymś nowym. O ile z muzyką rockową, no mogę powiedzieć, że w pewien sposób się na niej wychowywałem, bo mieliśmy dużo albumów z zespołami rockowymi. No i wiadomo, MTV. Tak, muzyka jazzowa była dla mnie czymś nowym. Nie pamiętam, nie wiem, od czego zaczęło się to moje uwielbienie dla muzyki jazzowej. Możliwe, że ze względu na gry wideo, gdzie ten jazz występował, oczywiście w bardzo późniejszych latach. Natomiast jeśli chodzi o muzykę do gier, to prawda jest rzeczywiście to, co ty mówisz. 2013 to jest taki moment, kiedy sporo się działo na rynku, w branży. Dużo nowych gier wychodziło, dużo takich również kontynuacji. Tak, to był taki moment, kiedy... Nie, no to był bardzo dobry, bo ja tak to się zastanowiłem i też wcześniej sprawdziłem, no to tak. Mieliśmy Bioshock Infinity z muzyką Gary'ego Shimana. Tak. Grand Theft Auto 5. Tak, o właśnie, 10 lat temu rzeczywiście wyszedł. Rayman Legends się pojawił, Christophera Herala, no przecież genialna też muzyka. Super, Deus Ex Human Revolution przeca. Super Mario 3D World się pojawiło, Dota 2, The Brothers, Assassin's Creed. Ale właśnie, tak. Właśnie. Assassin's Creed, to mówisz. No. Assassin's Creed 4, Black Flag, The Last of Us wspomniany przez ciebie, Mass Effect się pojawił też, trójka. Pierwszy? Nie. A, trójka, Boże, o Jezus. Trójka się pojawiła. Pojawiła się na przykład muzyka no, do mojej ulubionej serii, jeżeli chodzi o Batmana, czyli Batman Arkham Origins, nie Arkham Asylum. Ja wiem, że zostanę tutaj na pewno... No, tak powiedzmy, źle ocenione. No, ja osobiście wolę jednak do tej odsłony muzykę. Far Cry 3 Blood Dragon się też pojawił. To jest też taki dodatek, który niemałe zamieszanie też zrobił. A no, Pawle, no moglibyśmy tu naprawdę nieskończoność wymieniać. Tak, Pokémon X i Y się pojawił. Gone Home się też przecież Tak, właśnie. Chcę to podkreślić, no. Że to jest taki moment, kiedy na rynku górowały PlayStation 3 i Xbox 360 i to był taki moment, kiedy coraz mocniej, ale były coraz bardziej widoczne małe gry niezależne. Na przykład Fez. Pamiętasz Feza? Dokładnie. Brothers, A Tale of Two Sons, no też był takim niezależniakiem, tak? The Stanley Portable i tak dalej. Więc to już był taki moment, kiedy zauważyliśmy, że na tym
na ten duży rynek, który został zagospodarowany przez naprawdę duże, potężne tytuły, również te najbardziej znane marki, pojawiały się zupełnie małe, niszowe gry, o których pewnie nikt by nigdy nie usłyszał, gdyby nie poczta pantoflowa, gdyby nie zainteresowanie mediów, bo nagle wiesz, nagle się okazuje, że kurczę, na ten rynek, gdzie pojawiają się te wszystkie Assassin's Creed'y, Mass Effect'y, Metal Gear Solid'y i Grand Theft Auto, pojawia się jakiś, kurczę, jakiś mały pikselowaty ludzik, który miał niesamowity soundtrack, więc to jest, to więc to mogę to powiedzieć. Jeśli chodzi o te zmiany na przestrzeni 10 lat, to ja mogę zrobić, mogę to powiedzieć w ten sposób, że to jest 2013, to jest właśnie ten moment, kiedy pojawiły się produkcje niezależne, pokazujące, że muzykę do gier można tworzyć zupełnie inaczej niż nam się wydawało. Ja mam wrażenie, nie musi być wielka, nie musi być monumentalna, ona może być naprawdę... Ja ci przerwę na chwilę, sorry, że ci przerwę, mam nadzieję, że nie stracisz tej bardzo. Myśli, ale ja mam takie wrażenie, że to był taki moment dla całego świadka growego, a szczególnie muzycznego, taki moment przełomowy, że muzyka do gier trochę się bardziej przedarła do świadomości publicznej. Tak, tak, nie tak, wiem, tak. Nie wiem, czy odnosić takie wrażenie, bo na przykład takie produkcje jak chociażby The Last of Us, no GTA V, no tam takie tuzy pracowały nad muzyką. Szczególnie tam, jeżeli chodzi o muzykę, elementy elektroniczne, no to no, przynajmniej, tak, że takie komercyjne, tak? To były takie komercyjne sukcesy. Ale pamiętasz, ale to już był, to też był taki czas, kiedy... Tangent and Dream chyba, na przykład, właśnie teraz, tak, ja sobie przypomnę. Robiło się chyba też coraz, robiło się teraz głośno ze względu na różne koncerty z muzyką do gier, tak? Które, no to nie jest może taki poziom a la Game Music Festival, na ale który, wiesz. No, który pewnie na za który jakiś zapraszamy. Czas może będziemy ogłaszać, mam nadzieję. Ale wiesz, no pojawiają się te koncerty w Polsce czy w Europie, czy w ogóle na świecie. Gdzie jest ten... No w Polsce jeszcze nie było koncertu, wiesz, no wideo... No ty, Krakowie. No w Krakowie, się pojawił, wiadomo, Distant Worlds, Video Games Live chyba się później pojawiło, ten nieszczęsne czekajcie, to było w Warszawie. No tak, no bo tam praktycznie na to nic nie przyszedł. Jajach, no. Znaczy nie, no chodziło o to, że nikt nie wiedział, co to jest, że jakby zła reklama dopiero w Katowicach, tak? Przepraszam, nie w Katowicach, no w Katowicach. W Krakowie, Nie, w Katowicach, w Nosprze, nie wiem, czy pamiętasz. Były dopiero, później one odniosły sukces. O Jezus, były, no, dobra, pomyliły ci się miasta. Ale Pawle, bo tak mam wrażenie, że trochę, nie, super, że jakby stworzyłeś takie całe tło do tego pytania, które tobie zadałem, ale jakbyś miał właśnie powiedzieć, czy odczuwasz jakąś taką dużą zmianę w twoich takich, powiedzmy, preferencjach? Jeżeli chodzi o gusta twoje, czy widzisz jakąś szczególną zmianę, jaka, nie wiem, wpłynęła na twoje gusta, tak? Jak się one bardzo zmieniły w ciągu tych 10 lat? Czy ty jesteś w stanie zauważyć, że, nie wiem, masz swoje jakieś... Wiadomo, że każdy z nas ma jakieś swoje ulubione soundtracki, do których od czasu do czasu wraca, tak? No bo jednak z tymi nowościami to różnie bywa i tak co roku, jak mamy te wybory albumu roku, no to za 2023, no to myślę, że nie będzie chyba znowu jakiś, nie wiem, czy będzie problem, czy nie będzie problem, nie chcę jakby teraz o tym rozmawiać. Zawsze jest, no, co zawsze roku jest problem. Chociaż ten rok jest strasznie wypchany worem różnych premier muzycznych i no szczególnie tutaj growych, bo tak to byśmy nie rozmawiali dzisiaj o muzyce, ale czy widzisz jakieś coś szczególnego? W sensie widzisz faktycznie jakieś zmiany, jakie zaszły? Widziałem takie, powiem to może w ten sposób. Nie przez przypadek wymieniam te produkcje niezależne, bo no jak zobaczymy sobie, prześledzimy sobie chociaż tę drogę, tak, z 2013 do 2023, no to gry indie, gry niezależne, no już mają taki duży kawałek tortu obecnie, nie? Jak
Jeszcze wtedy, jeszcze te 10 lat temu, jakbyśmy powiedzieli, że wychodzi nowy Assassin's Creed, no nie, to pewnie bym podskoczył, wiesz, pod sufit prawie, nie? Bo naprawdę uwielbiałem tę serię, ale dzisiaj już na przykład czegoś takiego nie ma. Jak ktoś mi mówi, że wychodzi Assassin's Creed tam Valhalla z Wikingami, no to ja tak, no okej, ale co z tego? Natomiast w przypadku gier niezależnych, no to było dla mnie takie nowum, no nie, to było coś takiego nowiuszkiego, bo gry AAA-owe miały to do siebie, że tworzyły soundtracki, które no, wielokrotnie używamy tego stwierdzenia, ale wiem, że ono jest niepoprawne, ale jednak użyję je po raz kolejny, żeby to zobrazować. To była taka muzyka mocno filmowa, no nie? Już widać było, że no, to był producenci, wydawcy już tak, już wydają mnóstwo pieniędzy na to, żeby te gry nie tylko wyglądały dobrze, ale też brzmiały dobrze, co się akurat ceni. Że to nie są już zabawki dla dzieci. Oj, tak. Tylko, że to już są poważne produkcje. To już jest, tak. Tak, to już jest poważny biznes, już nie ma babek z piasku, no nie? No tylko, że przez te 10 lat już powstało mnóstwo takich produkcji, które no, są do siebie bardzo podobne. Praktycznie niczym się nie różnią, tak? Wielokrotnie psioczymy na te duże tytuły AAA-owe, które no, w których nie ma tej... Nie ma tych zabaw dźwiękiem, nie ma tej odwagi robienia eksperymentów. Wszystko musi być robione tak naprawdę na jedną modłę, no nie? I chyba tutaj mam taki duży problem, no nie? Jak jeszcze wychodziły takie tytuły jak, nie wiem, Final Fantasy, czy Ni no Kuni chociażby, no nie? Jak wyszło Ni no Kuni, no soundtrack miał po prostu nieziemski. Wtedy, ja się wtedy naprawdę bardzo cieszyłem. A jak wychodził Deus Ex, też mi robiło ciary, tak? Kolejne Assassin's Creed, no też byłem zachwycony, jak one wychodziły. Ale jak pojawiały się te tytuły, przy których dłuba na przykład Darren Korb, no nie? Czyli ten Transistor na przykład. To było dla mnie coś nowego, coś, czego, nie wiem, od dawna albo nie słyszałem, albo chciałem usłyszeć, żeby w końcu się pojawiło. No pojawił się ten Fez, o którym wspomniałem, The Cave i tak dalej, czyli te malutkie produkcje niezależne, które pokazują, że można podejść zupełnie inaczej do tego, jak gry mają brzmieć, drzemie w nich duży potencjał. Drzemie potężny potencjał, który myślę z biegiem czasu będzie kiełkować. I wykiełkowało naprawdę coś sporowego, coś naprawdę dużego i dzisiaj jesteśmy tego świadkami, tak? Że większa jest tym, darzymy produkcje niezależne, gdzie naprawdę słyszymy świetne dźwięki od młodych artystów, jeszcze chyba nieznanych, ale również takich, którzy stawiali pierwsze kroki w grach niezależnych i którzy zdobywają na szczęście większy sukces. Niż w przypadku takich dużych gier, no nie? Mhm. Ja na przykład. No widać to zwłaszcza, widać to zwłaszcza jak głosujemy nad albumem roku. Jak ten. Kurczę, no, nie powiemy za dużo kulis, ale mogę tylko powiedzieć to. Jak wybieramy ten shortlistę gier, które naszym zdaniem zasługują na tytuł albumu roku, no to na przykład za rok 2022 mieliśmy naprawdę taką dużą przewagę właśnie tytułów niezależnych, czy od studiów AA, tak? Czyli takich, no, nie są to jakieś potężne produkcje, ale to też nie są jakieś takie malutkie indyczki, tak? To bym powiedział coś pośrodku. Mhm. Dzięki, Paweł, że się tak rozgadałeś. Jeszcze nam zostały takie dwa jeden pośredni. Nie, luz, drugi pośredni taki temat i chciałbym później przejść na sam koniec właśnie do tego głównego tematu. Ja tylko dodam ze swojej strony to, co ty tak zacząłeś mówić, to sobie postanowiłem sobie poukładać to. U mnie na przykład ja mam takie wrażenie i też jakby patrzę, no bo szczęściu, nieszczęściu, my jakby widzieliśmy troszeczkę, jak się ta trochę branża growo-muzyczna jakby zmieniała, tak? Na przestrzeni tej ostatniej dekady. Ja nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz, ale ja mam takie wrażenie, że po pierwsze dużo twórców gier, no bo trzeba też jakby zacząć od tego, że
tą muzykę, którą słuchamy z gier, zawdzięczamy naprawdę sztabowi albo kilkunastu, albo naprawdę kilku osób, którzy mają pomysł i chcą stworzyć grę, chcą się podzielić jakąś swoją, jaką powiedzmy wizją, poruszyć jakiś trudny temat. I ja mam takie wrażenie, że ten czas, czyli ten 2013, był taki moment, kiedy osoby, które pracowały przez wiele lat w tych dużych studiach, i nie chodzi o to, że się wypaliły, ale uznały, że chyba chcą podążać w innym kierunku, bo zauważyli, że branża gier kieruje się trochę w niebezpieczną taką stronę pokroju, że duże, ogromne, masywne produkcje, które będą wypakowane czasami mikrotransakcjami, i oni chyba za bardzo w takim procesie nie chcą uczestniczyć. I teraz wynikło z tego, że zaczęło powstawać mało, dużo takich... Drobne, tylko ci wtrącę, tu nie chodzi o to, że idzie w niebezpieczną stronę, tylko raczej bym powiedział, że branża idzie w taką... branża growa idzie stronę w profesjonalizację. Ale też bym raczej w profesjonalizację, taką, że no widać, też, że gry są po to, żeby oczywiście sprawiały radochę, ale przede wszystkim mają przynosić zysk. Tak, ale zmierzam po prostu do tego, bo dużo też takich studiów zaczęło powstać, między innymi wspomniany ten Supergiant Games, czy na przykład That Game Company, która zrobiła przegenialną produkcję Journey, wcześniej Flowers, prawda? I mam takie, odnoszę się do tego, że wtedy dużo zaczęło powstawać, to był taki dobry moment dla tych niezależnych produkcji, że one na bazie tych gier zaczęło wypłynęli kompozytorzy. Nie wiadomo, że nie było ich też zbyt wielu, ale właśnie tak się trochę moje gusta, trochę podejście do muzyki, do gier zaczęło zmieniać. To znaczy, to nie jest tak, że ja zawsze byłem fanem tych monumentalnych kompozycji, czyli ja jestem fanem ich, ale do momentu, kiedy one mają pomysł na siebie. Tam, jeżeli ja nie jestem zwolennikiem, gdzie słyszymy napakowaną do granic wytrzymałości orkiestrę składającą się, nie wiem, tam z 200 albo ze 100 muzyków, i do tego jeszcze dochodzi ogromny chór. Mówimy w momencie, kiedy ktoś nagrywa tą orkiestrę, bo wiadomo, to były czasy, kiedy już zaczęto rozwijać też kwestie związane ze samplowaniem, a ta technologia bardzo szybko się też rozwijała, która umożliwiała na przykład wielu kompozytorom domowego zacisza tworzyć właśnie takie duże produkcje. Ale te jakby moje gusta się bardzo właśnie zmieniały i szły w stronę tego, że mimo tego, że ja dalej oczywiście w serduszku Japonia i te japońskie produkcje, to zauważyłem, że też jakby szukałem trochę takiej muzyki, która może słowo nastrojowa nie jest dobrym tutaj takim przykładem, ale bardziej, która skłania mnie może do myślenia, jak ją usłyszę, że to nie są tylko takie właśnie nintendowe bzyczenia albo dźwięki, tylko że ona ma coś w sobie ukrytego, jakiś taki trochę przekaz. I ja mam wrażenie, że to masz chyba mniej więcej to samo co ja. Mianowicie po iluś latach zauważyłem, że jeśli chodzi o muzykę, nie potrzebuję zbyt wiele. Bo wielokrotnie, na przykład czy w podcaście, czy na portalu, mówiliśmy o tym, że na przykład cisza jest muzyką, nie? I ja zauważyłem, że doceniam mocno takie albumy, gdzie kompozytorzy potrafią zagrać takie utwory, gdzie nie wykorzystują, tak jak mówiłeś, tej orkiestry. Odpowiednią strunę tak, umią tych wszystkich... w nas trafić, tak można o, też jeszcze tak, romantycznie tak, dokładnie. Powiedzieć. Tutaj. Dokładnie. Możesz wykorzystać minimum instrumentów, minimum dźwięków, ale też możesz z nich wydobyć naprawdę takie melodie, które właśnie nastrajają, ale też tak... Nie chcę mówić górnolotnie, że to zmusza do myślenia, ale bo to nie o to chodzi, ale są po prostu, nie wiem, spokojniejsze, troszkę melancholijne, bym powiedział. A ile, Paweł, godzin w ciągu dnia poświęcasz na słuchanie muzyki? O Boże święty. Aż tak dużo, to czy aż ciekawe tak mało? Pytanie. Wiesz co, ale o Boże... W
ciągu dnia, ile godzin? Czej. Albo minut. Jest jeszcze gorzej. Co? Nie, w moim przypadku to jest naprawdę bardzo dużo. To jest po kilka godzin dziennie. Tylko... Ale to jest tak, że muzyka ci bardziej służy jako tło do pracy, albo zdarza ci się tak, że jesteś... Znaczy inaczej, czy jesteś w stanie też słuchać muzyki w takim skupieniu, że nie wiem, zdarza ci się, że usiądziesz albo położysz się gdzieś tam na kanapie albo w łóżku i faktycznie poświęcasz całą swoją uwagę tej muzyki. Różnie, wiesz co, na przykład jak siedzę w pracy i słucham muzyki, ja mam podzielność uwagi i jednocześnie skupiam się na tym, co robię, ale też skupiam się na muzyce, na utworach. Jestem w stanie nawet zarecytować to, co śpiewa wokalista czy tam wokalistka, tak? Więc dla mnie to nie jest żaden problem. Ale też mam takie rzeczywiście momenty, że biorę na przykład słuchawki wieczorem i słucham sobie swojej własnej playlisty czy jakichś nowych albumów. Więc no to jest... ale też... nie mam problemu z tym, żeby muzyka gdzieś tam po prostu leciała w tle, tak? Żeby dla mnie stanowiło jakieś tło. Zwłaszcza, że no, mieszkam w takim miejscu, gdzie dźwięki zza okna no, nie są zbyt przyjemne, zbyt miłe, więc wolę puścić sobie jakieś utwory ze Spotify na przykład. No, nie? Ale jakbym miał wyliczyć takie autentyczne słuchanie muzyki, właśnie tak jak mówisz, pod tytułem siedzę i się skupiam na melodii, no to bym powiedział, że to jest... Nie licząc oczywiście godzin roboczych, no to byłoby z 3 godziny, nie? A nie licząc też weekendów, tak? Bo weekendy to już w ogóle inaczej wygląda, tak? Ja mówię o takim normalnym dniach roboczych. Ale jeśli wliczając do tego pracę i moje skupienie, jak ja to mówiłem, moją podzielność uwagi, no to bym tak liczył od 8 do 10 godzin. Okej, w ciągu dnia, czyli w ciągu dnia. Prawie połowę doby jesteś w stanie poświęcić się muzyce, ale czy jak poświęcasz ten czas na słuchanie muzyki, to jesteś w stanie na przykład teraz powiedzieć, jak sobie to rozdzielasz, czyli to jest taka, powiedzmy, muzyka, która towarzyszy tobie jako taki czasoumilacz, a jak na przykład słuchasz takiej muzyki, która nie wiem, nie że powiedzmy ze względu na jakąś recenzję, tak? Bo wiadomo, że też słuchamy ty. Ale czy się zdarza tobie na przykład tak naprawdę w takim czystym skupieniu, jesteś w stanie sobie tak szczerze odpowiedzieć na to pytanie? Że w skupieniu dobra, czy taki podziw, tak? Że umiesz sobie w ciągu na przykład dnia poświęcić. Jeśli chodzi o taki czasoumilacz, no to mówię, to mogę całe te 8 godzin w pracy na przykład siedzieć, tak? To nie jest dla mnie żaden problem. Ale jeśli chodzi właśnie o takie czyste skupienie pod tytułem siadam na dupie i słucham sobie na przykład albumu z jakiegoś JRPG-a na przykład, a te potrafią być potężne, nawet po kilka godzin, to tak liczę od godziny do 3. To też zależy od nastroju, od albumu, od muzyki, od wszystkiego w sumie, nie? Bo poza muzyką też mam obowiązki i inne tak. formy też no, spędzenia czasu, by nie patrzeć. Nie, no bo ja te specjalnie zadaję to pytanie, bo czy faktycznie słuchając, grając w grę, czy my jesteśmy w stanie jeszcze później znaleźć czas i skupić się na słuchaniu tej muzyki. Zazwyczaj jest tak, że jak gramy w jakąś grę, to niekoniecznie chcemy później wracać do tej gry za pomocą muzyki. To wszystko, wiadomo, zależy od tego, jak bardzo muzyka jest mocno związana ze samą produkcją, tak? Bo jest, ze względu na tą całą interaktywność, to też zależy, jak muzyka została skomponowana, bo są niestety takie ścieżki dźwiękowe, no, które poza grą no, nie istnieją, w sensie no, nie da się ich słuchać. One są dopasowane do ram gry. To też zależy od...
od tego, w jaki sposób gramy gry w gry. No, ty mówisz o tym, że no, jeśli muzyka nam się podoba, no to wtedy słuchamy całego albumu, ale to zależy to właśnie od tego, kto jakie ma podejście do gry. Jeśli ktoś siada do gry tylko po to, żeby sobie zagrać i tyle, no to raczej tej muzyki nie posłucha. Ale właśnie, ty mi zadałeś to pytanie, to ja ciebie zapytam. Ile tej muzyki słuchasz w ciągu dnia? To no znaczy, ja faktycznie ja żyję muzyką, ale na co ja sobie dzielę trochę na pory dnia słuchanie muzyki, bo to jest tak, że rano jesteś najbardziej, twój umysł jest taki bardzo aktywny i wtedy jesteś najbardziej skupiony. W sensie, że jesteś w stanie najwięcej wyłapać w muzyce. Jakiś, nie chcę mówić, że słuchamy muzyki dla szukania błędów, tak? Bo to nie o to chodzi, tylko zmierzam do tego, że pobudza muzyka w rano bardzo. I to nie jest tak, że ja zaraz z samego rana puszczam muzykę do Street Fightera 4 albo do Street Fightera 2, a czy tam, nie wiem, muzykę z Nier Automaty, czy tam muzykę z Duma, żeby się pobudzić. Ale zazwyczaj rano, kiedy wstaję, to jeżeli mamy coś z Pawem zrecenzować, albo w ogóle wśród redakcji, to poranek jest dla mnie najlepszą porą z tego względu, że ja jestem w stanie więcej rzeczy wyłapać, słuchając ścieżki dźwiękowej. Tak więc ta pora jest dla mnie najlepsza. Środek to już jest taki moment, kiedy już czuję zmęczenie, dlatego i zupełnie wydaje mi się, że też jest tak, że słuchając w ciągu dnia zupełnie inaczej zwracamy na, jakbyśmy taki eksperyment zrobili, Pawle. Masz jeden album, słuchasz go rano, słuchasz go po południu i słuchasz go wieczorem. I jestem w stanie tobie powiedzieć, że znajdę różnicę wtedy. W sensie moja opinia jest, może się bardzo mocno zmienić. Nie chodzi o to, że już wiadomo, wieczorem jesteśmy zmęczeni, ale inny mamy odbiór. I to w bardzo... A to ja się z tym zgodzę, tylko że u mnie wygląda to zupełnie inaczej. Na przykład ty mówisz, że jesteś najbardziej skupiony rano, to ja jestem najbardziej skupiony właśnie wieczorem. Bo wtedy wyłączam wtedy komputer, wyłączam wtedy pracę, w ogóle odcinam się od pracy i włączam sobie wtedy jakiś album, w ogóle generalnie muzykę i mogę siedzieć na przykład w pokoju ciemnym, nie muszę odpalać światła, ja sobie po prostu siedzę i sobie słucham muzyki i to jest dla mnie wtedy najprzyjemniejszy taki moment w ciągu dnia. Środek dnia, no to akurat mogę się zgodzić, że wtedy jestem troszkę zmęczony i mogę puścić sobie, nie wiem, nawet K-pop. Przepraszam, Boże, ja się śmieję z tego K-popu, nie chcę, przepraszam. A puszczam sobie jakąś, nie wiem, muzykę z jakiegoś gatunku, którego na przykład nie trawię i mogę tego nie zauważyć. A rano? No to jeszcze mam taką energię, że włączam sobie coś po to, żeby się dobudzić i później ta energia mi zlatuje, no nie? Czyli mogę, na przykład mogę puścić muzykę z Duma, ale wraz z upływem czasu każdy kolejny utwór jest coraz spokojniejszy i nie, coraz, im bliżej środka dnia, tym mniej zwracam uwagę na to, co już słucham, no nie? No nic, no my jesteśmy z Pawłem ciekawi, ile wy godzin w ciągu dnia poświęcacie na słuchanie muzyki, tak więc zostawcie w komentarzach swoje przemyślenia na ten temat. Pawle, jak ty zwracasz uwagę na muzykę w grze? To znaczy, kiedy zwracasz tak naprawdę uwagę na muzykę w grze? To jest właśnie najgorsze pytanie, jakie mogę dostać. Znaczy wiesz, tak patrząc na to właśnie z tych, nawet tych perspektywy 10 lat, jakbym na siebie spojrzał tak... jak patrzysz na siebie, na przykład na osobę, która zaczynała swoje pierwsze, no może przesadzam, ale już byłeś świadomym graczem, byłeś świadomy tego, że jest coś takiego jak muzyka w grze, a później do czasu, kiedy zacząłeś pisać o muzyce do gier i
czy jak bardzo się zmieniła twoja świadomość i w jaki sposób, co powodowało, ja mogę, że zwracałeś na muzykę w grze? Kiedy? Ja mogę w jakim powiedzieć momencie tak. Może? Oh, nie pamiętam w jakim to było momencie, ani w którym, ale pamiętam, że miałem... Znaczy nie chodzi mi o to, że wiesz, 2004 tak. rok, mały Paweł zwraca, czy Paweł, no średnich wzrostów Paweł nagle zwraca uwagę na muzykę. Nie, chodzi mi o to, że jak grasz w grę, to co jest jakby pierwszym takim czynnikiem, impulsem do tego, że ty zwrócisz uwagę na muzykę, że ta muzyka jest, nie wiem, dobra, albo... oprócz tego, że oczywiście, że ją słyszymy, tak, ale że co jest takiego unikatowego w tym, że kiedy zwracasz w pierwszej kolejności, czy zwracasz w momencie, kiedy, nie wiem, się pojawia menu, albo przykuwa twoją uwagę, tak, albo jakieś, nie wiem, bo to też wszystko zależy od gatunku jeżeli mówimy o shooterze, no to wiadomo, shooter ma to do siebie, że ta zależy też oczywiście od serii albo jakiegoś tam, powiedzmy, wiadomo, boomera, shootera, czyli nie wiem, nagle grasz i to są takie gry, gdzie zazwyczaj ta muzyka jest bardzo głośna. Doom trochę oczywiście dużo zmienił w przypadku pisania tego, jak muzyka w shooterach powinna chyba wyglądać, ale z tego co wiem, to dużo później było kalek Duma. Mam na myśli tego Duma z 2016 roku Micka Gordona. Kiedy ty zwracasz uwagę na muzykę? Co powoduje, że ty zwracasz w ogóle też uwagę na muzykę? Wiesz co, lata temu wyglądało to u mnie mniej więcej w ten sposób, że ja oddzielałem grę od muzyki. To znaczy grałem w jakąś grę i jak słyszałem muzykę, która no, już dosłownie wpadła mi w ucho, nie wiem, zacząłem się gibać na przykład, albo po prostu myślę o tej muzyce już na przykład następnego dnia, no to wtedy szukałem albumu albo szukałem jakiegoś nagrania na YouTubie. No, w przypadku na przykład nie, japońskich gier czy tych od Nintendo, no to jest taki jedyny sposób, tak? Jak chcesz posłuchać tej muzyki z tych gier, no to wchodzić tak naprawdę w internet. Ja oddzielałem jedno dzieło od drugiego. A później to się u mnie jakoś zmieniło i ty się mnie pytasz, w którym momencie zwracam uwagę na muzykę? Zwracam na nią uwagę obecnie chyba od samego początku. Podam ci taki przykład. Jest taka gra, która się nazywa Hotel Dusk, która wyszła na Nintendo DS od Studia Sync. Jedna z moich ulubionych gier. Mm-hmm. I zwróć uwagę na to, jak ta gra wygląda. Jaki ma setting, no nie? Gdzie akcja się odbywa, co to jest za gra? To jest gra przygodowa, trochę w stylu noir, więc tutaj pasują właśnie takie kawałki noirowe, trochę jazzowe. I odpalasz tę grę, słyszysz te utwory, kurczę, ale to do siebie pasuje idealnie, no nie? Taki puzzle, który po prostu ułożyłeś i sprawia, że tę grę po prostu gra ci się przyjemnie i pamiętasz o tej grze nie tylko ze względu na to, jak ona wygląda, ale również jak ona brzmi. Także jeśli każdy element gry, no nie? Od grafikę, gameplay, muzykę i tak dalej, potraktujemy właśnie jako puzzle i one się ze sobą łączą, to wtedy naprawdę trudno mi wtedy oddzielić muzykę od dzieła. Jeśli, nie wiem, soundtrack brzmi jak kupa, a zdarzało się takie w przeszłości. No to jasne, okej, w grę może mi się przyjemnie gra, ale o muzyce na przykład nic nie pamiętam. Nic mi nie przychodzi do głowy, nie pamiętam melodii, nie pamiętam autora czy tam autorki. Po prostu wiem, że była taka gra i tyle. Także myślę, że to jest tak naprawdę takie clue. Jeśli są te wszystkie elementy, które się ze sobą łączą i mają i pasują do siebie i mają sens, no to wtedy jestem w stanie wtedy powiedzieć, że no, muzyka tutaj robi robotę. Tak? Jeśli właśnie muzyka jest kupą, albo gameplay jest kupą, w ogóle nie wiem, żaden z tych elementów w danej grze do siebie nie pasuje, no to sorry, ale ten soundtrack gdzieś ginie w odmętach mojej pamięci i jest w ogóle niewarty zapamiętania, niewarty zwracania na nim uwagi. To znaczy, to będzie też takie
wiesz, Pawle, kiedy zwracamy uwagę na muzykę w rach, kiedy jest dobra, tak? Można sobie też tak bardzo dokładnie. Odpowiedzieć, tak? Kiedy, jak w skrócie, Paweł się rozgadał przez 5 minut i ja tutaj w jednym słowie. Ale taka jest prawda. Jak słyszysz dobrą muzykę, no to. To zwracasz na nią uwagę. No i ja mam też takie. Powiem tak. Wiemy, że do zapowiedzi niektórych gier zdarza się tak, że muzyka jest specjalnie, czy mam na myśli tutaj trailery, tak? Czy tam jakieś teasery, czy tam, ja nie wiem, oglądamy jakąś galę i tam widzimy pierwszy raz, nie wiem, grę, o której nie wiedzieliśmy, że powstaje, albo że wiedzieliśmy, że powstaje i dopiero widzimy pierwszy trailer. No i zgadza się, czasami się zdarza tak, że to jest chyba już teraz na szczęście już się ucieka od tego, żeby specjalnie pisać muzykę. W sensie inaczej, może nie tyle co specjalnie pisać, ale wykorzystywać jakieś covery. Kiedyś to było bardziej popularne. Teraz używa się muzyki, która została napisana do celów gry i później się ją używa na przykład do zapowiedzi tej gry. Takim przykładem, który od razu mi przychodzi do głowy, to jest chociażby muzyka do God of War'a Beera McCurry'ego. Jak pierwszy raz usłyszeliśmy i zobaczyliśmy nową rewizję God of War'a i usłyszeliśmy muzykę Beera McCurry'ego i te takie potężne męskie chóry, no to ja powiedziałem okej. Jestem zainteresowany, tak? To jest jak ten cały mem z Leonardo DiCaprio z Django, tak? I chyba w moim przypadku chyba pierwszym takim elementem są zawsze te teasery i te trailery. A jak muzyka mnie zaintryguje albo zainteresuje, to czy ja jesteś mówię, konsumentem? Nie, ja po prostu jestem taką osobą, która bardzo bacznie zwraca uwagę na wszystko, jeżeli chodzi o audio. Jak ja na przykład słyszę już słyszę już muzykę w tej zapowiedzi, w tym traileru, to ja już jestem w stanie tak skromnie oszacować, jaka muzyka w samej grze będzie. Ja na przykład się też nie pomyliłem w przypadku The Super Mario Bros. Z muzyką Briana Tylera. Ja o tym więcej napisałem w tekście. Ona nie jest zła, ale to są tylko i wyłącznie aranżacje. Tam nie ma czegoś, co by przykuło moją uwagę, mój słuch na dłużej, tylko jedynie te oryginalne kompozycje, czyli chociażby muzyka Jacka Blacka i piosenka Peach. No to jest mistrzostwo, moim zdaniem. To jest jedyny utwór, który ludzie będą pamiętać. Naprawdę, szczerze. Jak sobie odpowiedzcie szczerze, jeżeli oglądaliście film, jaki jest utwór, który tak bardzo mocno wam utkwił w pamięci? Ja uważam, że to jest, oprócz jeszcze oczywiście tego tematu przewodniego z tego serialu animowanego z końca lat 80., jeżeli u nas w latach 90. tak naprawdę ten serial był emitowany, czyli mamy się tą taką tytułową piosenkę z tego serialu, ale tak jest. Ja w pierwszej kolejności zwracam uwagę na muzykę w tych zapowiedziach tych gier, później jak już wgram w daną grę, no to takim chyba pierwszym elementem to jest muzyka w menu, jaką słyszymy. I wiadomo, ona nie jest w stanie nam w całości jakby zobrazować, jaka sama muzyka będzie na ścieżce dźwiękowej, bo czasami się zdarza tak, że w niektórych grach w menu nie ma muzyki. Bardzo mi się na przykład podobało to, co w The Last of Us zrobili. Nie wiem, czy pamiętasz, ale tam było chyba coś takiego, że jak pierwszy raz się grało w The Last of Us, mogę się mylić, bo już bardzo dawno nie grałem w pierwszą część, ale jak się pierwszy raz grało, no, to nie było muzyki w ogóle. Był taki cichy odgłos ambientów. Mam na myśli odgłos ambientu, czyli wiatru. Tak. Ale scena była również taka pokazana, że tak, masz widok tak naprawdę na okno i parapet. I pamiętam, że... I pod koniec gry to się zmieniało. I pamiętam, że chyba się drugi raz grało, albo jak się wczytywało, to dopiero się pojawiły takie dźwięki, jakieś takie, powiedzmy, skrzypiec, wiolonczeli, czy nawet
instrumentu, na którym Gustavo Santaolalla grał, czyli Ronroco, na tej gitarze, to gdzieś tam chyba poniekąd to było słychać w oddali te odgłosy. I ta gitara chyba była nawet widoczna w tym menu za drugim razem. Tak mi się wydaje, że tak właśnie było. Być może chyba w The Last of Us Part 2, być może tak było, ale ja aż takiej dobrej. Ale w jedynce, tak, w jedynce też pamiętam, że rzeczywiście coś takiego było, że ta melodia się była, po prostu zmieniła. Było, ale... i powiem ci, jeszcze szybko dokończę i zaraz, i taka alternatywna, taki jakby druga strona tego jest, to na przykład jest Elden Ring, gdzie od razu jesteśmy atakowani bombastyczną, monumentalną muzyką, utworem, który na dobrą sprawę jest chyba najlepszym motywem przewodnim obok muzyki do Bloodborne. Mam takie wrażenie, w sensie, że on tak bardzo mocno zapadł w pamięć nam, graczom, ponieważ byliśmy nim atakowani, bombardowani wręcz, jak była któraś tam z kolei zapowiedziana gra, Elden Ring, i już był ten utwór napisany. I nie przypominam sobie, że w którymś innym Dark Soulsów oprócz chyba Bloodborne tak mocno zapadała w pamięć muzyka. Ja już pominę gry Nintendo, bo tam zawsze jest muzyka, która ci zapada w pamięć. No w większości właśnie, przypadka. To jest ciekawe to, co ty powiedziałeś, to, że zwracasz uwagę na muzykę, która jest grana w teaserach. Bo ja zwykle trafiam na takie teasery, gdzie jest przede wszystkim jakaś coverowa muzyka. A rzeczywiście zdarzają się takie momenty, kiedy grany jest kawałek jakiejś melodii, która ostatecznie pojawi się w takiej czy innej formie w grze. I taki pierwszy tytuł, który teraz mi przyszedł do głowy, to jest Eidon Chronicle chociażby. O tak. Pamiętam, jak jednym z pierwszych teaserów pojawił się motyw bitewny, i chyba motyw, który pojawi się w trakcie zwiedzania mapy, tak mi się przynajmniej wydaje. I wiem, że pojawiły się takie osoby, które próbowały wyczyścić trochę ten trailer, czyli wyciągnęły stamtąd te dźwięki z tego teasera, próbowały go w jakiś sposób wyczyścić, żeby wyjąć jakoś te motywy i je, nie wiem, poukładać, poskładać, żeby brzmiały jak taki utwór wyjęty prosto z gry. No, brzmiało to siermiężnie, ale chyba właśnie o to chodzi. Nie? Ludzie po prostu usłyszeli jakiś dźwięk i powiedzieli sobie, kurczę, ale to teraz będzie brzmiało. No nie? No, teraz jest ta wersja chałupnicza dostępna gdzieś na YouTubie, którą gracze wyciągnęli, ale tak sobie wyobrażam, że właśnie te utwory właśnie tak będą brzmiały, może nawet lepiej ostatecznie. Ale popatrz, Pawle, patrz, jak jest na przykład tak dobitnie, jak Nintendo dba o to, żeby od razu wprowadzić nastrój słuchacza i osoby grającej. Na przykład taki przykład, Animal Crossing, gdzie słyszysz ten motyw od razu jesteś kupiony, już wiesz, czym będziesz to jadł. Czy na przykład muzyka do Duma, tak, Mika Gordona, albo muzykę do Wolfenstein New Order, którą też napisał. Tam te są takie potężne te kawałki, że już wiesz, tak, jesteś pompowana taka adrenalina do twoich żył, że już mówisz, dajcie mi tylko tego Gana, ja tam zaraz o Jezu, porządek. Albo ten Zelda Tears of the Kingdom. Zelda na przykład. Ja mam takie wrażenie, że w pierwszej kolejności ogólnie gracze i osoby, które słuchają i zwracają bardzo mocno muzykę do gier, to w pierwszym takim momentem, krokiem, który jakby przechodzimy to przez ten próg, to jest właśnie muzyka w menu. Kiedyś chyba trzeba byłoby zrobić oddzielną audycję o muzyce w menu i mam takie odnoszę wrażenie, że to jest właśnie taki pierwszy moment dla wielu z nas, kiedy jesteśmy w stanie zwrócić uwagę, jeżeli muzyka, co już powiedzieliśmy sobie, Pawle, tutaj, kiedy jest dobra, tak, to wtedy w menu już bardzo szybko zwracamy na nią jakby swoją uwagę i co coraz częściej zdarza się, że naprawdę ta muzyka w menu jest dobra. No, niekiedy niestety są takie tytuły, gdzie niestety ta muzyka, nawet jeżeli w menu jest dobra, no to już później w samej grze bywa to różne. A ty znasz jakieś przykłady? Właśnie w muzyce w menu. Właśnie chciałem powiedzieć, to jest GoldenEye.
O nie, panie, ale z klasykiem wyskoczyłem. No bo naprawdę tak. Brzmi świetnie. Bo seria Final Fantasy no to zawsze miało te preludium, tak? Chociaż Final Fantasy VII nie miała żadnej muzyki w menu. Chyba, uwaga, żeby też mnie zaraz nie posądzono, jak się nic nie robi, to pamiętasz, że odpala się z automatu muzyka i tam chyba w siódemce był chyba May Team, a nie, przepraszam, preludium się odpala, takie tak, po jakimś czasie robi, tak, po jakim, takie, a w ósemce też nowy utwór się odpala, no w dziewiątce, jeju, w dziewiątce jaki był daj spokój utwór, nie, mnóstwo jest też Final Fantasy miało pięknych tematów w menu między innymi. No ale jest naprawdę, jest w czym wybierać i my z Pawłem jesteśmy ciekawi, kiedy wy zwracacie uwagę na muzykę w grach, niezależnie czy to jest dobra, czy jest zła, czy faktycznie to jest w menu, czy może w teaserach, w trailerach, czy wtedy zwracacie uwagę. Może na ekranie głównym? No, dajcie znać też w komentarzach. Pawle, no to chyba myślę, że sobie odpowiedzieliśmy na te pytania. Nie wiem jak ty, ale ja jestem w pełni usatysfakcjonowany. No ja również, jak najbardziej. Chociaż teraz będę musiał się zastanowić i nie wiem, ze stoperem sobie sprawdzać, ile tej muzyki rzeczywiście słucham. No, to mnie zabiło naprawdę ćwieka, ja się musiałem mocno zastanowić. Koniecznie. Takiego świadomego słuchania. Tak, świadomego i tego wam życzymy, świadomego słuchania, a szczególnie słuchajcie gier, zwracajcie na uwagę na muzykę w grach, ale też nie na samą muzykę, ale też jakby na całą sferę audio, na sound design, bo to też jest bardzo ważne. Dobrze, Pawle, to bardzo wam serdecznie dziękuję. Mieliście okazję usłyszeć 75. odcinku podcastu Słuchaj Gier. Jak zawsze kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.